Chcę to powiedzieć jako takie świadectwo o Panu Jezusie. Kiedyś byłem bardzo skoncentrowany na sobie, nie zwracałem uwagi na to, co się dzieje obok. I nie wiem, ilu z was dzisiaj zauważyło w trakcie grania, że coś się zmieniło. Kto coś zauważył? Co, co? Że co? Tak, grupa się powiększyła, ale proszę, instrumenty, właśnie. W pewnym momencie było tak, że tylko Irenka grała na gitarze i było fajnie, ale nie było jeszcze tak całkiem fajnie. To wcale nie znaczy, że Irenka źle gra. Nie, nie, myślę, że możemy Irenkę... Ale wiecie, w pewnym momencie... Jak tutaj dołączył brat na akordeonie i Jasiu na basie, to nagle zaczęło to brzmieć, tak? I wiecie, co Pan przez to mówi? Że dopóki nie ma Ciebie, to czegoś brakuje. Dlatego jesteś tak ważny. Każdy z was, którzy tu jesteście, macie swoje miejsce w Kościele Jezusa. Ale dopóki Cię nie ma, to tego brakuje. Dopóki Cię nie ma, to jakaś jest, to nie jest pełnia. Jezus umarł za to, żeby była pełnia, żeby każdy, kto słyszy, uwierzył, a potem był zbawiony. Okej, idziemy dalej. Dlatego Bóg ma przygotowane nie tylko dla Kościoła, ale dla Ciebie, Bóg ma przygotowane dobre rzeczy, nowe rzeczy. Rzeczy, które mogą być dla Ciebie, no nie tyle mogą, one będą dla Ciebie błogosławieństwem. One będą też błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół Ciebie. Ale te rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie, one są jeszcze, one coś więcej jeszcze robią. One sprawiają, że ponieważ Ty je dostajesz, to przez to Bóg jest uwielbiony. Bo wiecie, kiedy nagle coś masz, kiedy ty coś dostajesz od Boga, to chcąc, nie chcąc, w tobie wzbudza się wdzięczność. Wiecie, to tak jakbyście mieli jakiegoś takiego gostka, którego nie lubicie. Taki, wiecie, byście mogli, to byście go z buta pociągnęli, też by nic złego nie było. Ale wyobraź sobie, co by się stało, gdyby ten ktoś dał ci na przykład... No nie wiem, komórkę i w dodatku opłaconą z abonamentem. Jak teraz jest twój stosunek do niego? Tak? Wcześniej był ci obojętny, wcześniej ci na nim nie zależało. Nawiasem mówiąc, jak go nie było, to było lepiej. Teraz, kiedy ci dał coś dobrego, fajnego i teraz możesz za darmo se dzwonić i rozmawiać i masz komórkę, to jaki teraz jest twój stosunek do niego? Nagle jest inny. Nagle pojawia się w twoim życiu wdzięczność. Nawet czy jesteś tego świadomy, czy nie, to coś się zmienia. I tak samo jest z Bogiem. Kiedy Bóg coś ci daje, to nagle zmienia się twój stosunek do Niego. Pojawia się wdzięczność. Nagle to już nie jest ktoś, kto jest piątym kołem u wozu, czy w wozie, ale nagle to jest ktoś, kto zaczyna się liczyć dla ciebie. To jest ktoś, kogo bierzesz pod uwagę, z kim zaczynasz mieć coś fajnego. I dlatego chcę ci powiedzieć, że Bóg odpowiada na modlitwy. I kiedy my czegoś potrzebujemy... Zdradziłem ci. Miałem taką grę dla was. Co to znaczy, że Bóg odpowiada na modlitwy? Co to znaczy, że Bóg odpowiada na modlitwy? No, na przykład, tak, że nas uzdrawia. Ale tak naprawdę co to oznacza, że Bóg odpowiada na modlitwy? Może ja zadaję źle pytanie? Kiedy Bóg odpowiada na modlitwy, to znaczy, że ktoś go o coś poprosił. Tak? Bo gdyby ktoś o coś Boga nie poprosił, to Bóg by nie odpowiedział na modlitwę. Proste czy nie? Tak?
Czyli kiedy, jeśli ja wiem i dzisiaj to mówię na głos tutaj, że Bóg odpowiada na modlitwę, to jaka jest z tego dla ciebie lekcja? Że mogę przyjść do Niego, mogę Go coś poprosić, a On to odpowie na to, tak? Zrobimy potem dalszą część tej gry, pod koniec. Przed 1,5 rokiem rozpocząłem taką jedną z kolejnych takich grup, które prowadzę i prowadziłem taką grupę, zacząłem prowadzić taką grupę dla małżeństw. 4 małżeństwa spotykały się ze mną. W trakcie, kiedy spotykaliśmy się, jednym z małżeństw, które spotykało się razem z nami, była moja córka z mężem. I nawet nie zdążyliśmy się o to pomodlić i moja córka zaciążyła. Dzisiaj jestem dziadkiem 10-miesięcznej wnuczki. Ale wiecie, po drodze, kiedy spotykaliśmy się, robiliśmy taki stricte program dla małżeństw. O tym, jak i co zrobić, żeby nasze małżeństwo było według Bożego wzorca. I spotykaliśmy się przez 1,5 roku. I w trakcie, kiedy spotykaliśmy się, to wyszła pewna kwestia. I najpierw nieśmiało jedna z dziewczyn, która już jest ileś tam lat, znaczy ona i jej mąż są ileś lat po ślubie, no i okazało się, że nie mogą mieć dzieci. No jak się dowiedzieli, że nie mogą mieć dzieci, to zaczęli chodzić do, wiecie, zaczęli coś robić w tym kierunku, żeby mieć dzieci. No i trafili do takiego pana doktora, który zajmuje się takimi najcięższymi przypadkami. No i zaczęły się badania, wizyty, kliniki, szpitale, takie, kolejne badania, kolejne jakieś tam. No i w końcu po długim okresie, żeby tą długą historię skrócić, pan doktor powiedział, no jest taka i taka sprawa, coś tam w drogach rodnych pani jest nie tak, musi pani iść na klinikę, będzie operacja, po operacji będzie długi okres rehabilitacji, znowu jakieś tam tabletki, nie tabletki, lekarstwa i po tym długim procesie może pani będzie mogła mieć dzieci. No ale myśmy się modlili. Panie, jeśli jest Twoją wolą, to, a jest Twoją wolą, to pobłogosław, żeby mieli dzieciątko. No i jeszcze było parę miesięcy do operacji. Moja koleżanka była u tego pana doktora. Jeszcze dostała taką następną, miała dostać taką pierwszą dawkę takich leków, które miała przez ileś tam miesięcy zażywać, żeby ją przygotowało to do tej operacji. No i nagle pan doktor robi badania i mówi, wie pani co, nie trzeba już tych tabletek, nie trzeba operacji. Ja tego nie rozumiem, bo po ludzku to jest niemożliwe, ale pani jest w ciąży. Amen. Jeszcze nie amen. Amen dopiero jest za chwilkę. Druga koleżanka, też już od jakiegoś czasu w małżeństwie i stwierdziła, że no też by chciała mieć dzieci, no ale już są 2 lata po ślubie i nie mają dzieci, no. My tak z głupia żart, a wiesz jak się to robi? No więc oni mówią, no wiemy jak się to robi. Koniec końców wylądowała, przeszła podobną drogę. Pan doktor powiedział, nie możecie mieć dzieci, musi być zabieg w szpitalu. Zabieg miał być minionego października, a oni w lecie pojechali na wakacje i na wakacjach ona nagle mówi, no chyba jakiś ten klimat tutaj nad morzem mi nie służy, jakieś to jedzenie chyba nie takie, bo wymiotuje i głowa ją boli i na plażę nie chce iść i tego. No i jakaś pani z kampingu obok, tak, ona w ogóle nie wiedzieli, w ogóle się nie znali, tylko ona widzi, że takie objawy, mówi, no a może pani jest w ciąży? Nie jestem w ciąży, bo ja przecież nie mogę być w ciąży, bo ja dopiero będę miała w październiku operację i tak dalej. Ale wiecie, to co powiedziała ta pani, że może pani jest w ciąży, ona wzięła, zrobiła test ciążowy i okazało się, że jest w ciąży.
Halleluja. Jeszcze nie amen. Bo jest jeszcze jedno małżeństwo, którzy już mają, wiecie, kilkuletnią córeczkę. I to, czego dowiedzieliśmy się w trakcie, dopiero w trakcie trwania grupy, bo wcześniej żeśmy tego o sobie nie wiedzieli, ona dwa razy poroniła. I ktoś jej powiedział, że skoro już dwa razy poroniłaś, to już nie będziesz miała normalnego dziecka. I ktoś wypowiedział nad nią przekleństwo. I wiecie co? I myśmy się nawet nie modlili, bo myśmy o tym nie wiedzieli. W pewnym momencie siedzimy na grupie, ktoś tak coś żartuje, że już taka kolejna ciąża i nagle mówi, o, to może ty też jesteś w ciąży. A ona tak mówi, niby ni to w żartach, nie mówi, no tak, jestem w ciąży. Myśmy wszyscy myśleli, że ona żartuje. A ona nie żartowała. Okazało się, że też jest w ciąży. I wiecie, miała strach, bo ktoś jej powiedział, ty nigdy nie będziesz miała dzieci. Dwa razy poroniłaś, trzeci raz też poronisz. I pomodliliśmy się, odcięliśmy to przekleństwo, zrobiliśmy porządek, położyliśmy krew Pana Jezusa. W lutym urodzi się kolejne dzieciątko. I teraz jest czas na... Amen. Dlaczego? Słuchajcie, nawet w przypadku tej trzeciej ciąży Bóg daje to, czego my pragniemy wewnątrz, ale nawet nie jesteśmy w stanie tego na głos wypowiedzieć, bo się boimy. Bo mamy jakieś, wiecie, ograniczenia, bo coś ktoś na nas nałożył i ja nawet nie chcę głośno o tym pomyśleć, że mógłbym to mieć. Ta sprawa mogłaby mieć rozwiązanie. Na to pytanie ktoś by mi odpowiedział. Dlatego chcę teraz w trakcie tego drugiego wykładu powiedzieć o dwóch takich sytuacjach. O pierwszej, kiedy coś mieliśmy, a już tego nie mamy. A Biblia mówi, módl się o to, żebyś to miał z powrotem. To jest pierwszy przypadek. A drugi przypadek chcę opowiedzieć o tym, że czegoś jeszcze nigdy nie mieliśmy, a Biblia mówi, módl się o to, żebyś to miał. Czyli dwie rzeczy. Z jednej strony jest ktoś, kto coś miał, stracił to i tego teraz nie ma i Biblia zachęca go, mówi, walcz o to, żebyś to miał na powrót. A drugi przypadek, kiedy jeszcze czegoś nie miałeś, a Biblia mówi, najwyższy czas, żebyś to miał. Pierwsze. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście w ten sposób. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski, którego udzieliłem ci przez włożenie moich rąk. O czym pisze Paweł? Paweł pisze, że dawno, dawno temu dał Tymoteuszowi dar łaski. Dał coś, co jest darem łaski, czyli jest za darmo. Nic, a nic Tymoteusz nie mógł zrobić, żeby zarobić sobie na ten dar, bo to był dar łaski. Dostał coś niezasłużenie, dlatego, że jest Bożym ulubieńcem. I ponieważ jest Bożym ulubieńcem, Bóg mu coś dał i on to miał. Ale czas płynie i nagle Tymoteusz coś, co miał, no mówi się tak, nawet dzisiaj się tak mówi, no wypaliło się. Żarło i wypaliło się. Tak? Czyli coś przestało funkcjonować, jak funkcjonowało na początku. I apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, słuchaj, chcę, żebyś rozniecił na nowo. Czy Tymoteusz może to sam rozniecić? No nie ma szans. Ale co może zrobić Tymoteusz? Tymoteusz może przyjść i może powiedzieć, Boże, pomóż mi, bo to, co dostałem od Ciebie, ja chcę znowu rozpalić, żeby to działało, żeby to było błogosławieństwem dla mnie, dla innych i co powiedzieliśmy po trzecie? Żeby Bóg był uwielbiony. Tymoteusz tego potrzebował. I Paweł mu o tym powiedział. I gdybyśmy przeglądali Biblię, to chcę wam powiedzieć, że jest mnóstwo takich sytuacji opisanych w Biblii,
Właśnie z tej kategorii, że ktoś coś miał, albo gdzieś był, albo coś jeszcze innego, co miał, co używał, co mu służyło, a teraz tego nie ma. Inny taki przykład to jest w objawieniu, kiedy czytamy, co czytamy, kiedy do wysłańca zboru w Efezie mówi tak, wspomnij, na jakiej wyżynie byłeś, z której spadłeś, więc się upamiętaj, pokutuj i wróć na tą wyżynę i rób rzeczy takie, które kiedyś robiłeś na tej wyżynie. Wyżyna w Biblii to jest zawsze miejsce, gdzie jest, wiecie, to jest wyżej niż na równinie, gdzieś niż w dolinie, to jest zawsze miejsce blisko Boga. Czyli tak jakby do tego zboru w Efezie Jezus mówi, byłeś kiedyś na duchowej wyżynie, no ale potem zjechałeś gdzieś w dolinę. Dlatego mówi, upamiętaj się, przyjdź do Boga, a Bóg pomoże ci wrócić z powrotem i rzeczy, które kiedyś robiłeś, znowu będziesz robił. Czy jest tu jakiś wierzący człowiek, jakiś chrześcijanin, który może podnieść rękę i powiedzieć, doświadczyłem czegoś takiego? Halleluja. Ja też podnoszę rękę. Pamiętam, jak był taki okres w moim życiu, że chodziłem na ulicę, jeździłem autem, białem stopowiczów i wiecie, i jak to w tej starodawnej polskiej piosence, chłop żywemu nie przepuści. Ja nikomu nie przepuściłem, żeby go nie opowiedzieć mu Ewangelii. Ale potem przyszedł taki okres w moim życiu, że no, tak bardziej chciałem być taki, wiecie, no, delikatny, bardziej chciałem być taki dla ludzi, no, żeby ich tak nie zdrzaźnić, żeby im tak, wiecie, prosto między oczy. I przestałem ludziom opowiadać Ewangelię. I jednego dnia Bóg wziął mnie na bok i mówi, Andrzej, czy ty nie widzisz, co robiłeś kiedyś, a czego nie robisz teraz? Ja mówię, ale Panie, o co ci chodzi? Mówi, no kiedyś każdego napotkanego człowieka obdarowałeś Ewangelią. Dzisiaj tak nie jest. I wtedy był czas, że mogłem się upamiętać, mogłem pokutować, mogłem powiedzieć, Panie, przepraszam Cię, że inne rzeczy zajęły mój czas albo inne rzeczy stały się dla mnie bardziej ważne. I wtedy mogłem pokutować i Pan, i razem z Panem odnowić coś, co miałem kiedyś, a co potem, wiecie, tak, no tak sporadycznie, tam, żeby samego siebie, że tak powiem, tak uspokoić, to od czasu do czasu komuś tak powiedziałem, ale też nie za dużo, nie za bardzo śruby dokręcałem, żeby przypadkiem ktoś tam się nie nawrócił. Bo ludzie się nawracali. I znowu się nawracają. To jest pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć. Ale chcę też powiedzieć o tej drugiej rzeczy, to jest to, że pewni ludzie nie mają nic, zwłaszcza z tych rzeczy, których nigdy wcześniej nie mieli. Czyli jest potrzeba modlić się o coś, czego jeszcze w ogóle wcześniej nie mieli. Jeśli otworzycie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, to tam przeczytamy w 8 wersecie następujące słowa. Dzieła Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że mówię Dzieła Apostolskie, a nie Dzieje. A wiecie dlaczego? Bo polskie tłumaczenie jest tutaj tego, ten nagłówek Dzieje. Dzieje to nie jest to, co dzieła. Dzieje to bardziej sugerują historię. Dzieła wskazują bardziej o tym, co robili uczniowie. To nie jest ich historia, ale to jest historia tego, co robili. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Tutaj jest przykład kogoś, kto nie ma jeszcze czegoś. Widzicie? Tutaj jest przykład ludzi, którzy nie mają jeszcze mocy Ducha Świętego. Czy oni są chrześcijanami? Tak, są. Oni poszli za Jezusem.
Ale to są tacy, powiedzielibyśmy, niepełni chrześcijanie, bo czegoś im jeszcze brakuje. I dlatego Jezus do nich mówi, czekajcie tutaj, spędzajcie czas ze sobą, módlcie się w odpowiednim momencie. Przyjdzie powiew. A powiew po hebrajsku to jest to samo, co duch. Kiedy przyjdzie powiew, to Duch Święty was ochrzci. Dostaniecie różne dary duchowe i będziecie w stanie wykonywać moją wolę. No i oni czekali. Czekali. I gdyby nie czekali dość długo, to mogliby się 39 dnia mogliby się rozejść do domu. Wiecie, to jest długo, miesiąc i półtora tygodnia czekać. Wiecie, oni byli cały czas w jednym miejscu. W pewnym momencie już byli trochę tacy przerażeni. I w jednym momencie, niedobrze mówię, w 49 dniu. 49 dni czekali i w 50 dzień stąpił na nich Duch Święty. Jak ważne jest, żebyśmy czekali na właściwy moment. Kiedy czytamy na przykład 1 Koryntian, 12 rozdział, to zaczyna się on od takich słów. Przeczytam tylko pierwszych parę wersetów. A co do duchowych, bracia, nie chcę, abyście nie wiedzieli. Tak jest w oryginale napisane. A co do duchowych, bracia, to nie chcę, abyście nie wiedzieli. Co do duchowych czego? Co do całej duchowej rzeczywistości. Oczywiście z kontekstu potem możemy powiedzieć o darach, o posługach i o sposobach działania. Bo o takich mówi tutaj potem w 4, w 5 i w 6 wersecie Paweł. A co do duchowych sposobów działania, to nie chcę, żebyście nie wiedzieli. Co do duchowych posług, nie chcę, żebyście nie wiedzieli. Co do duchowych darów, nie chcę, żebyście nie wiedzieli. Ale co chcę? Chcę, żebyście wiedzieli. I chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli ich nie macie, to że one są dla was. Czy masz jakieś dary duchowe? Jeśli dzisiaj nie umiesz powiedzieć tak, mam dzisiaj takie i takie dary duchowe, to Biblia mówi, nie chcę, żebyś nie wiedział, że możesz mieć. Bo możesz mieć. Wystarczy co zrobić? Poprosić, a będzie ci dane. Bo Bóg wszystkich chętnie obdarza. Po co to robi? Bo robi to dla wspólnego pożytku. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak co? Jak ktoś chce. Więc jakie masz dary duchowe? Jakie masz duchowe sposoby działania? W jaki duchowy sposób posługujesz? Nie wiesz? To chcę ci powiedzieć, że możesz o to poprosić. I Bóg ci to da. To nie jest dzisiaj, to jest dzisiaj poselstwo dla każdego z nas, jak tutaj siedzimy. Bo Bóg chce nam dać dobre rzeczy, bo powiedzieliśmy, że od Niego pochodzi wszelki dobry dar. Kiedyś w przyszłości zobaczymy to. Jan, kiedy był na wyspie Patmos, już to zobaczył do przodu. Zobaczył do przodu to, co będzie kiedyś. Kiedy Jan pisze w objawieniu, to pisze, że wokół Bożego tronu siedzi 24 starców i są odziani w białe szaty. I wiecie, ja się zastanawiam, kto na przykład, nie wiem, z Polski będzie jednym z tych 24 starców. Bo to nie jest powiedziane, z którego kraju oni są. Tam nawet nie jest powiedziane, czy są łysi, czy są, wiecie, z włosami, czy mają blond włosy, czy siwe włosy. Jest powiedziane, że są starcami, czyli dożyli już pewnego wieku i siedzą wokół tronu i są ubrani w białe szaty. Ale ilu z was wie, że nadal
póki jesteście tutaj jeszcze na ziemi, Bóg ma przygotowane dla was białe szaty. Ilu z was o tym wiecie? Niewielu. Więc chcę ci powiedzieć, jeśli nie masz jeszcze białej szaty, to Bóg chce ci ją dać. I tak naprawdę w wymiarze duchowym to, czego nie widzimy, ale tak jak funkcjonujemy, kiedy siedzimy po prawicy Pana Jezusa, bo w chwili Nowego Narodzenia zostajemy posadzeni z Chrystusem w okręgach niebieskich, więc część ciebie siedzi tu, część ciebie siedzi tam. Siedząc tam, możesz mieć białe szaty. Ale Biblia mówi bardzo wyraźnie, kto te białe szaty dostanie. Biblia mówi o tym, że te białe szaty dostanie ten, kto jest zwycięzcą. Więc jeśli nie masz jeszcze zwycięstwa nad różnymi rzeczami, to Bóg chce, żebyś go przyszedł i poprosił: Panie, chcę być zwycięzcą nad tym i nad tym w moim życiu. Czy to jest proste? To jest bardzo proste. Załóżmy, że jest tu jakiś chrześcijanin, który się zmaga na przykład z czym? Żeby tutaj daleko i nie robić trudnych rzeczy, a żeby też dać spokój tym, co palą, to nie będziemy mówić o palaczach, ale powiemy o jakimś chrześcijaninie, który od czasu do czasu nie umie zapanować nad swoim temperamentem. I jak jest w domu i dziecka go wkurzają, albo wnuki, albo coś tam, albo sąsiedzi, to od czasu do czasu, wiecie, walnie pięścią w stół. Już nie mówię, że użyję słowa niecenzuralnego, nie będę cytował. Tak? I Biblia mówi: słuchaj, możesz być zwycięzcą nad swoim gniewem. Jednym z owoców Ducha Świętego jest samokontrola, a raczej taka umiejętność zapanowania nad samym sobą. I Biblia mówi, jeśli zostaniesz zwycięzcą, to dostaniesz białe szaty. Kto z was by chciał mieć białe szaty? A za co byście chcieli je dostać? Za przyjęcie zwycięstwa. Nie, za odniesienie zwycięstwa. Nad rzeczami. Wiecie, w pewnym momencie apostoł Paweł pisze tak, ale wy jeszcze nie opieraliście się w walce przeciwko grzechowi do krwi. Wiecie, pewne rzeczy, myśmy tutaj z bratem rozmawiali w czasie przerwy, pewne rzeczy dostajemy w pakiecie i jest pstryk i jest spokój. Tak było z moimi papierosami, z moim alkoholem, z hazardem i tak dalej. Tego dnia, kiedy się narodziłem na nowo, kiedy przyjąłem Jezusa, kiedy wyznałem swój grzech, bum, od tego dnia nie paliłem i nie piłem. Ale wiecie, z moim gniewem Bogu długo, długo zabrało. I nie chcę powiedzieć, że dzisiaj to już jest za mną. Bo wystarczy, że żona wróci do domu, a ja nie zrobiłem tego, o co mnie prosiła, a do czego się deklarowałem. I ona powie w delikatny sposób: o, a ja myślałem, że ty tu ten ślaczek pomalujesz, bo robiliśmy remont i miałem tylko taki ślaczek domarować. Ona mówi: a, ja myślałem, że ten dzisiaj ten szlaczek domalujesz. I nagle mi gul rośnie i mówi: nie wiesz, że nie miałem czasu, dzisiaj robiłem ważne rzeczy? Tak? I nagle: o, Panie, przepraszam Cię, co ja robię? Tak? Bóg mówi: a zwycięzcę ubiorę w białe szaty. Dlatego w innym miejscu w objawieniu jest napisane, że przychodzą z wielkiego ucisku i w tym wielkim ucisku będąc, co zrobili? Wyprali swoje białe szaty we krwi baranka. To znaczy, że najpierw dostali białe szaty, potem dali ciała, zbrudzili je, znowu musieli przyjść i to wyznać. Nie cieszycie się, że mamy początek pierwszego listu Jana? Jest napisane, że jak grzeszymy, to mamy kogoś, kto wstawia się za nami. Ja chodzę ubrany w białe szaty i nagle buch, przewrotka, wpadam do błota, cały jestem ubabrany. I co wtedy robię?
No albo wiecie co, wiecie jak najbardziej, ja podziwiam małe dzieci, jak się przewrócą i mają taki fleg na kolanie i jest brudne kolano, nie? Co one robią? Biorą rękaw. Co jest brudne? Cała łydka jest brudna nad kolanem i cały rękaw jest brudny. Tak jest, jak próbujemy sami sobie poradzić z grzechem. Dlatego trzeba przyjść, tak jak takie dziecko, mamusia, zbrudziłam się, zrób z tym porządek. Mama weźmie, popstryka czymś w tym miejscu i jest tylko plama usunięta. Dlatego Jezus powiedział, jeśli czegoś nie masz, to ja chcę ci to dać. Tym czymś może być na przykład biała szata. Chciałbym, żebyście otworzyli teraz drugą królewską. Przeczytamy taką piękną historię. Ja jej nie będę opowiadał, bo ja bym ją zepsuł, opowiadając, ale ja ją całą wam przeczytam. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Wiecie, jak czytam taką historię, to mi się to przypomina. Też miałem takiego sąsiada, nie chcę powiedzieć darmozjada, ale też co chwilę do nas przychodził i prosił o pieniądze i prosił o kanapkę. No i myśmy, moja żona nie była jak ta dobra szunamitka tutaj, tylko moja żona w pewnym momencie powiedziała, wiesz, dobrze, mówi, my ci damy kromkę chleba, ale ja bym chciała, żebyś ty się lepiej poczuł. Za każdym razem, kiedy przyjdziesz po kromkę chleba, to ja poproszę ciebie, żebyś ty coś dla mnie zrobił. No już więcej nie przyszedł. Ale czytajmy dalej. I rzekła do swego męża. Oto teraz wiem, że ten mężczyzna, ten mąż Boży, który tu stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam do niej łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehazego, zawołaj tu szunamitkę, a gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do Gehazego wcześniej, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas ten cały kłopot, co można dla ciebie uczynić, czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała, mieszkam spośród swojego ludu. Rzekł jej jeszcze, co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach, a on powiedział, o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to, nie, panie mój mężu Boży, nie łudź służebnicy swojej. Ale kobieta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca do żniwiarzy. Wtem rzekło do ojca swego, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi, zanieś dziecko do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę, położyła je na łóżku męża Bożego i zamknęła za sobą drzwi i wyszła. Następnie przywołała swojego męża i rzekła, przyślij mi proszę jednego ze sług oraz jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to, daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do sługi swego, prowadź i ruszaj i nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z daleka ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa szunamitka, wybiegnij proszę naprzeciw jej i zapytaj, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dzieci, a ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam ciebie o syna? Czy nie powiedziałam raczej nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego, ten mąż Boży,
Przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy spotkasz kogo, nie pozdrawiaj go, a gdy ktoś cię pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan i jako ty żyjesz, że nie odstąpię od ciebie. Wtedy wstał i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, a swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, aż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem, następnie znowu wszedł na łóżko, znowu przytulał się do niego, wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła się aż do ziemi, potem zabrała syna swego i wyszła. Taka historia. Podobała wam się ta historia? Jaka historia? Dziwna. Wiecie, o kim to jest historia? To jest najpierw historia o kimś, kto czegoś nie ma, ale co dostał od Pana. Czyli o kim historia? O tej kobiecie. Nie miała syna, prosiła o syna i dostała syna. A potem ta historia jest o kimś, kto coś miał, a potem tego nie ma. O kim to jest historia? To jest historia o tej kobiecie. Miała syna i nagle znowu nie ma syna. I za każdym razem, gdzie przychodzi? Za każdym razem przychodzi do męża Bożego. Kim jest tutaj Eliasz dla nas? Jest takim symbolicznym, proroczym znakiem symbolizującym Jezusa. Że jeśli czegoś nie mam, to Jezus jest w stanie mi to dać. Czasami, kiedy myślimy o pewnych rzeczach, które Jezus mógłby nam dać, to sobie myślimy, no nie, nie, to chwila, to jest za dużo, to jest chyba za piękne, żeby było prawdziwe. Czy ja w ogóle mogę przyjść i prosić Jezusa o to? A Jezus mówi, przyjdź, proście, a będzie wam dane, pukajcie, a otworzą. Czy jesteś sobie w stanie wyobrazić coś, co miałeś, a czego dzisiaj nie masz, a o co mógłbyś poprosić Jezusa, żeby na powrót ci dał? Możesz się na chwilę zatrzymać? Możesz na chwilę zamknąć oczy, przestać się patrzeć na mnie i postawić samemu sobie pytanie, co takiego miałem, a czego dzisiaj nie mam, a co chciałbym mieć? Bóg jest w stanie odpowiedzieć na każdą twoją prośbę. Kiedy byłem przed kilku laty w Kielcach na szkoleniu z Jean Paul Jacksonem odnośnie prorokowania, Jean Paul Jackson opowiadał pewną historię, może niektórzy z was słyszeli, a ja ją powtórzę dzisiaj. Pewna kobieta modliła się o swojego syna. Modliła się, modliła się, modliła. Miała obietnicę od Pana, że on nie umrze, dopóki się nie nawróci. Ale w pewnym momencie dostała wiadomość, że jej syn zginął. I ona bardzo z tego powodu przeżywała to i płakała. Ale jednego dnia poszła do innego kościoła, niż do którego chodziła co tydzień. I kiedy tam siedziała w tym kościele, ale opowiem od drugiej strony. W pewnym kościele, nawiasem mówiąc, to był kościół, gdzie Jean Paul Jackson jest pastorem,
I on powiedział tak, miał kazanie i w czasie kazania nagle jakaś osoba na widowni zaczęła krzyczeć: ser i makaron, ser i makaron, ser i makaron. Wiecie, no bardzo się to nie spodobało Jean Paul Jacksonowi. I on mówi, od razu miał takiego, wiecie, takich swoich tutaj porządkowych i tak tylko złapcie go. No i kiedy skończył kazanie, kiedy skończyło się nabożeństwo, pierwszą rzeczą, którą zrobił Jean Paul Jackson, to po schodkach zszedł z podwyższenia i idzie porozmawiać z tym facetem. Co to za takie przeszkadzanie w czasie kazania? Takie krzyki. Ale nie zdążył dojść do tego gościa, którego już tam ci porządkowi przytrzymali, wiecie, nogi mu tak w górze dyndały. Nie zdążył dojść do niego, bo doszła do niego pewna kobieta i mówi, pastorze, mówi, chciałam podziękować. Bóg mnie dzisiaj rano posłał tutaj na nabożeństwo. Ja od pół roku chodzę i martwię się, bo po prostu miałam obietnicę, że mój syn będzie zbawiony, a ja nie wiedziałam, czy on jest zbawiony, czy nie, bo on zginął w wypadku. Ale mówi, dzisiaj Bóg mi dał znak, że on się nawrócił przed tym wypadkiem. No więc Jalpon, taki wiecie, uchachany, zadowolony, mówi, no ale co takiego powiedziałem, że ty wiesz, że twój syn się nawrócił? Nie, pastor. Mówi, ten człowiek, który wołał cheese and macaron, czy ser i makaron, to mówi, ten człowiek zawołał to, co mój syn, kiedy chodził na szkółkę niedzielną i roznosił takie, z takiej pizzerii, takie posiłki, to on chodził po całym osiedlu i krzyczał wszystkim ludziom, ser i makaron, ser i makaron. I kiedy ten człowiek to krzyczał, to Bóg mi powiedział, twój syn jest u mnie, a to jest znak dla ciebie, żebyś wiedziała. Ten człowiek, który krzyczał, nie miał zielonego pojęcia, co krzyczy, ale krzyczał dlatego, żeby pewna kobieta, która miała wielką potrzebę, żeby ktoś jej odpowiedział, odpowiedź musiała być ponadnaturalna. Dlatego Bóg jest w stanie dzisiaj zaspokoić każdą twoją potrzebę. W którymś z wykładów, gdzieś w jakimś kościele, powiedziałem o tym, że napisałem list do mamy, która już nie żyła. List, w którym jej mówiłem pewne rzeczy, rzeczy, których nigdy nie powiedziałem, kiedy była jeszcze na ziemi. I później po jakimś czasie ktoś do mnie zadzwonił, mówi, wiesz Andrzej, chciałem ci powiedzieć, moja mama też już wiele lat temu zmarła. Ja miałem z nią bardzo złą relację i ja chciałem się z moją mamą pojednać. Nie wiedziałem, w jaki sposób mogę to zrobić. Mówi, nawet nie wiesz tego, ale wziąłem przykład twój i też napisałem list do mojej mamy. I wiesz, kiedy pisałem ten list, płakałem, coś się we mnie złamało, ale mogę ci dzisiaj powiedzieć, że jestem pojednany z moją mamą. Mimo, że wiele lat wcześniej umarła. Bóg jest zainteresowany zwrócić ci to, co miałeś, a czego nie masz. Tak jak zwrócił temu człowiekowi relację z jego mamą. Jak był mały, miał dobrą relację z mamą. No ale wiecie, potem poszło życie, nieposłuszeństwo, te sprawy i życie jego i jego mamy się oddaliło od siebie. Jak można było naprawić tą relację? Tylko w sposób ponadnaturalny. Ja nie powiedziałem mu, zrób to. Ja opowiedziałem swoje świadectwo. I on to zrobił. I przyszło pojednanie. I być może dzisiaj jesteś tutaj jako wierzący człowiek i masz, wiesz, zerwaną relację może z jakimś przyjacielem z dzieciństwa. Tak sobie pomyślałem, że akurat kiedy się modliłem, widziałem przed oczami większość facetów. No i większość facetów jest tu dzisiaj na sali. I pomyślałem sobie, że każdy z nas na poziomie, nie wiem, piaskownicy, na poziomie podwórka, na poziomie trzepaka przed blokiem, czy przed domem, czy gdzieś tam na wsi,
Że każdy z nas miał jakiegoś kolegę, z którym bawiliśmy się w dzieciństwie. I mieliśmy przyjaciela, a dzisiaj nie masz przyjaciela. Albo tamten ktoś nie jest twoim przyjacielem. Tak sobie pomyślałem, Panie, ilu jest takich, którzy będą chcieli odnowić z kimś przyjaźń, odnowić z kimś relacje. Być może kiedyś z kimś w rodzinie, może z wujkiem, może z jakimś kuzynem, z kimkolwiek. A być może ktoś miał kiedyś relację z Jezusem i dzisiaj się zastanawia, czy może wrócić z powrotem do tej relacji. No bo przecież ktoś powiedział, że jeśli grzeszysz świadomie, to tak jakbyś już ukrzyżował Pana Jezusa, już nie możesz wrócić. A Jezus mówi, oto jestem i pukam do twojego serca i proszę cię, otwórz, bo chcę tam wejść i chcę znowu z tobą spędzić czas. Chcę znowu żyć twoim życiem, chcę być w tobie. A być może ktoś miał kiedyś małżeństwo i dzisiaj go nie ma. Być może zostały tylko wspomnienia i to może nie do końca dobre wspomnienia. Ten program, który przerabialiśmy dla małżeństw, napisało takie małżeństwo, ja być może też już o tym mówiłem tutaj. Oni się ze sobą rozwodzili przez 3 lata. Sprawa rozwodowa dotyczyła każdej kołdry, każdego widelca, każdego obrazka, wszystkiego. Tak się nienawidzili, że przez 3 lata sprawa się ciągła o każdą część, która do nich należyła, toczyli wojnę. Już nie mówiąc o dzieciach i o wszystkich innych rzeczach. I wiecie, ci ludzie kiedyś się spotkali poza salą sądową w takim nietypowym miejscu. 2 różne osoby zaprosiły ich na ewangelizację, na wielki stadion. I kiedy oni wyszli, każdy z innej części trybun tego stadionu, kiedy wyszli na płytę boiska i kiedy podeszli do tego, żeby się modlić, w pewnym momencie ich wzrok się spotkał. I cała wrogość, cała nienawiść, cała niechęć do siebie, jaka w nich była, nagle zniknęła. I oni się pojednali, odnowili ślubowanie małżeńskie, zaczęli pracować wśród małżeństw, napisali, przestudiowałem kilka programów takich, wiecie, wzrostowych dla małżeństw. Chyba najlepszy program, jaki kiedykolwiek ja przerabiałem. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak nie było niemożliwym, żeby przywrócić do życia życie tego chłopca. Wiecie, my często, kiedy chłopczyk umarł, to jest bardzo oczywiste, że już go nie ma, bo nie żyje, tak? Jest łatwo poznać, że coś było i teraz już go nie ma, bo nie ma w tym życia. Ale wiecie, wiele rzeczy, o które my możemy się modlić, nam się wydaje, że one jeszcze są, ale tak naprawdę już ich nie ma, one już dawno umarły. I Bóg mówi, przyjdź z tym do mnie, bo ja to chcę dać ci na powrót. Czytałem ostatnio o takiej młodej dziewczynie. Dziewczyna miała 15 lat. Chodziła do gimnazjum. I pojechała na konferencję chrześcijańską. Nawróciła się i pojechała na konferencję chrześcijańską. I na tej konferencji usłyszała, że jest taka możliwość, żeby w każdej szkole, w każdym gimnazjum powstała grupa modlitewna. No i ona postanowiła, że jak przyjedzie do siebie, do domu z konferencji, to będzie się o to modlić. No i tak się zastanawiała i po jakimś czasie stwierdziła, tak, chcę, żeby w moim gimnazjum żeby była grupa modlitewna. Ale wiecie, była bardzo nieśmiała. Nie była takim typem człowieka, który wychodzi do ludzi, poznaje nowych ludzi. Wiecie, pewnych ludzi kręcą inni ludzie. Tutaj mamy takich na przykład. Jeden drugiego klepie, mówi, o tobie mówi.
Nie? Są tacy ludzie, ale są też ludzie tacy, że wyjść do innych ludzi to jest przerażenie, wiecie, to jest panika. Nie, wszyscy, tylko nie ja. I ta dziewczyna się zaczęła modlić i poszła do dyrekcji i powiedziała pani dyrektor u siebie w szkole, że chciałaby prowadzić taką grupę biblijną, grupę modlitewną w gimnazjum. Pani dyrektor się zgodziła? Dobrze. Przyszła na pierwsze spotkanie grupy modlitewnej jednoosobowej i spędziła 45 minut. Przyszła na drugie spotkanie, znowu grupa jednoosobowa, ale modliła się. I wiecie, kiedy wracała wieczorem ze szkoły, już po lekcjach, zobaczyła, że na przystanku stoi dziewczyna i płacze. I podeszła do tej dziewczyny, zaczęła z nią rozmawiać. A potem, ponieważ było zimno, zaprosiła ją do domu i porozmawiały. I kiedy ta dziewczyna, która stała na przystanku i płakała, wyszła od tej piętnastolatki z domu, to wyszła już jako inny człowiek, bo w międzyczasie, w ciągu tych 2 godzin, które spędziły w domu, przyjęła Jezusa jako swojego Zbawiciela. Więc już były 2. Kiedy po 3 niecałych miesiącach organizatorzy tej konferencji, na której była, przyjechali do jej miasta i byli gdzieś tam na jakimś wspólnym spotkaniu, spotkali się i nagle ten jeden z tych wykładowców mówi: o, pamiętam, ty byłaś na naszej konferencji. Ona mówi: tak, byłam. I mówi: mam już 15. A on mówi: co, już masz 15 ludzi w grupie modlitewnej? Ona mówi: nie, już mam 15 liderów, którzy prowadzi 15 grup. Wiecie, nieśmiała dziewczyna, która czegoś nie miała i z tym, czego nie miała, powiedziała: Panie, ja nie mam. Ja nie mam zdolności wychodzić do ludzi, ja nie mam zdolności organizacyjnych, ja nie potrafię zorganizować ewangelizacji na 300 osób, ale mogę podejść do dziewczyny na przystanku. I mogę jej opowiedzieć. I mogę pozwolić Tobie robić to, co Ty chcesz, a nie to, co ja zamierzam i czego ja się boję. Czego nie masz, a co miałeś? Albo czego nie masz i czego jeszcze nigdy wcześniej nie miałeś, a chciałbyś mieć? Jezus mówi: przyjdź do mnie. Ja się specjalizuję w tym, żeby to dać. Kiedy, wiecie, ja tak sobie pomyślałem, kiedy ta kobieta przyszła do Eliasza, to myślę, że ona w jakiś sposób miała wgląd w nasze czasy. Proszę? A co ja powiedziałem? Nie, nie, Elizeusza, oczywiście, tak, tak. Ta kobieta miała wgląd w nasze czasy. Ona tak jakby wiedziała, że kiedy u nas się coś produkuje, to na to się daje gwarancję. Tylko że u nas się daje gwarancję na 24 miesiące albo na 12. A ona wiedziała, że na rzeczy, które Bóg daje, jest gwarancja dożywotnia. Zgadzacie się ze mną? Ona to wiedziała. I dlatego przyszła do Elizeusza, mówi: ej, dostałam gwarancję na jego życie, dlatego przychodzę do ciebie po jego życie. I kiedy czytamy, wiecie, wersety typu tego, takiego typu jak: nieodwołalne są dary i powołania od Boga. Nieodwołalne. Jeśli Bóg raz coś dał, a po jakimś czasie ty się budzisz i myślisz: ojejku, ja to miałem, a tego nie mam, to co Bóg do ciebie mówi? Ja chcę, żebyś to miał na powrót. Bo to, co ja daję, ma gwarancję. To, co ja daję, jeśli się zepsuje, to ja potrafię to naprawić. I tylko ja potrafię to naprawić. Ale co więcej, ja chcę to naprawić. Ja chcę ci to na powrót dać, żebyś to używał, żebyś... Rozumiesz mnie? Jeśli rozumiesz mnie, to pokiwaj głową: tak jest tak, a tak jest nie. Rozumiesz mnie? Wiecie, ja sobie zadaję pytanie, czasami sobie zadaję trudne pytania. Ostatnio zadałem sobie takie pytanie: kim bym był i gdzie bym był, jeśli by Jezus nie stanął na mojej drodze? Uff. O, masakra.
Masakra, naprawdę. Ja nie wiem, jak by wyglądało moje zdrowie. Ale powiem wam jedno, na zdjęciach moich, jak miałem 25 lat, wyglądam gorzej niż teraz. Bardziej zniszczony, bardziej przepity, przepalony, taki wiecie, no... To nie chodzi, że niewyspany. Ale na pewno bardziej zniszczony. Wiecie, ja pamiętam, jak byłem na praktyce przed tym, nim się nawróciłem. Nawiasem mówiąc, było nas tam 20 kilku facetów i ja dostałem wyróżnienie za pracę. To było jeszcze w drogiej socjalistycznej ojczyźnie i zamiast ci dać premię, to ci nie dawali premię, tylko ci dali dyplom dla najlepszego tam jakiegoś tam studenta czy kogoś i tak dalej, nie? I ja dostałem wyróżnienie za pracę. Ale powiem wam prawdę. W tamte wakacje tyle się napracowałem. Poza tym, że robiłem dobre wrażenie. Wszystkich ich oszukałem. Chłopaki ciężko pracowali, bakali tam, wiecie, siódme poty się z nich lały. Ze mnie też lały się poty, ale z udawania, że pracuję. I tak sobie pomyślałem, gdybym się nie nawrócił, a to by trwało, jakby mnie traktowali pracodawcy, prędzej czy później, wiecie, to by się skończyło. Tak sobie pomyślałem o moim małżeństwie. Jedno, co wiem, i powiedziałem to mojej żonie, mówię, słuchaj, jeśli my byśmy się jakimś trafem pobrali, a ja byłbym niewierzący, to miałabyś jednego z bardziej niewiernych mężów. Naprawdę. Bo to jest tyle, co ja sam z siebie potrafię. I tu nie ma żadnej przesady w tym. Ja powiedziałem mojej żonie, słuchaj, mimo że jestem wierzący, to i tak mi się inne dziewczyny podobają. Dlatego stosuję tylko pierwsze spojrzenie, nie stosuję tej zasady drugiego spojrzenia. Wiecie, jaka to jest zasada? No, pierwszy raz zobaczysz kobietę, no bo nie jesteś w stanie chodzić po ćmoku. Ale jak zobaczysz ładną kobietę, to zasada mówi taka, trzymaj się z dala od drugiego spojrzenia, bo to drugie spojrzenie dopiero jest, wiecie jakie, takie skan z góry na dół. Wiecie, jak sobie pomyślałem o moich kolegach, którzy byli w mój rocznik i dzisiaj już są złożeni na wieczne spoczywanie, właśnie z powodu życia, jakie prowadziliśmy razem, to wiem, że Bóg mi dał rzeczy, których wcześniej nie miałem. Pierwsze, co mi dał, to dał mi zbawienie. Dał mi przebaczenie. Pojednał mnie ze sobą. Wyposażył mnie w swoje dary duchowe. Wszystkich tych rzeczy kiedyś nie miałem, ale On mi je dał. Dlatego On wyprowadził moje życie. I tak jak czytaliśmy, kiedy budowali ten namiot, mówi, jeśli będziesz robił wszystko zgodnie z tym, co ja ci dzisiaj nakazuję, to nie dość, że wszystko ci się dobrze powiedzie, ale jeszcze będziesz prosperował. I dzisiaj moja rodzina prosperuje. Dzisiaj oglądam, jak moje dzieci prosperują. Dzisiaj widzę, jak mamy poukładane relacje ze sobą, jak odzywamy się do ciebie, a co najważniejsze, jak traktujemy się jak przyjaciel z przyjacielem. Ale to nie jest coś, co ja wypracowałem. To jest coś, co Bóg odpowiedział na moją prośbę. Dzisiaj, kiedy moje dzieci kończą studia, część już skończyła, część jeszcze kończy. Kiedy modlę się, to mówię, Panie, uszczerz ich. Daj im to, czego ja byłem pozbawiony. I dzisiaj oni mogą iść przez studia razem z Panem. I wiecie, jaka to jest satysfakcja, kiedy moja córka zalicza na medycynie bardzo trudny egzamin i zalicza go najsłabiej ze wszystkich. Ale mówi, tatuś, oni wszyscy ściągali, z wyjątkiem jednej osoby. Ja nie ściągałam.
Wiecie, jaka to jest satysfakcja? Ja mówię, kochanie, Pan Bóg to pobłogosławi o wiele bardziej, niż gdybyś miała najlepszą ocenę, abyś ściągała. Dlatego chciałbym, żebyście teraz mieli taką chwilkę, żebyście pomyśleli tak naprawdę. I chcę, żebyście pomyśleli o jednej rzeczy, którą kiedyś mieliście, a której teraz nie macie. O jednej rzeczy, żebyście to pomyśleli w głowie. I chcę, żebyście pomyśleli o jednej rzeczy, której nigdy wcześniej nie mieliście, a którą chcielibyście mieć. Oczywiście umówmy się, bo to będzie taka dżentelmeńska umowa, że nie prosimy o Mercedesy, BMW i tego typu sprawy, ok? Chyba, że ktoś kiedyś miał BMW i mówi, panie, miałem kiedyś BMW, daj mi go na powrót, to ok. Ale jeśli nie miałeś BMW, rozumiecie, o co mi chodzi? Myślmy o takich naprawdę ważnych rzeczach, a nie myślmy o pierdółkach takich, wiecie. Ok? Możemy się tak umówić? Nie z dwuletnią. Aha, to co dostaniemy. Tak, tak. Ok, także teraz bardzo bym prosił, żeby każdy pochylił głowę, żeby każdy przymknął oczy i żebyście pomyśleli o tych dwóch rzeczach. Te rzeczy, które były najważniejsze, do was przyszły. Ja chciałbym tylko z tego miejsca powiedzieć o jednej rzeczy, o którą naprawdę warto by było poprosić. A mianowicie, jeśli ktoś z was jeszcze nigdy nie dostał daru przebaczenia, daru pojednania, daru zbawienia, jeśli jeszcze nigdy z was nie zaprosiliście Jezusa, żeby dał wam nowe życie, a jesteś tutaj dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy się w pierwszym rzędzie o te osoby pomodliły. Czy jest tu ktoś, kto chciałby dostać nowe życie od Jezusa? Widzę wasze ręce. Czy jeszcze ktoś jest? Chwała Bogu. Dzięki. To nie jest ważne, że ja was zobaczyłem. Ważne jest, że ten, który jest, tak jak mówiliśmy w pierwszym wykładzie, tym najlepszym budowniczym, który może wziąć wasze życie w swoje ręce, ważne jest, że on to zobaczył. Dlatego ja nie będę tutaj was prosił, żebyście wstali, ale chciałbym, żebyście w duchu, gdzieś tam wewnątrz, po cichu, a jeśli chcecie, możecie na głos, powtarzali za mną taką krótką modlitwę. Ja ją powiem najpierw tak, żebyście wiedzieli, o co się pomodlę, a potem za drugim razem was poprowadzę w tej modlitwie. Modlitwa jest bardzo prosta. Ojcze, ja dziękuję ci za to, że dałeś Jezusa Chrystusa na krzyżu za mnie, że On umarł za moje grzechy. I ja przyznaję się do tego, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję twoje zbawienie. Dlatego przychodzę do ciebie jako do tego, który ten dar może mi dać. Przyjmuję go z twoich rąk. Amen. To jest wszystko. Więc jeśli chcesz się pomodlić ze mną taką modlitwą, to ja teraz będę, nie wiem, czy użyję dokładnie tych samych słów, ale jeśli chciałbyś, to powtarzaj tą modlitwę, żeby to była twoja osobista modlitwa, a potem jeszcze będziemy dalej o inne rzeczy się modlić. Pochylcie głowy. Ojcze, ja bardzo dziękuję ci za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję ci, że On przyszedł na świat, aby umrzeć za grzechy. Dziękuję ci, że umarł za moje grzechy. I dziękuję ci, że ty przebaczasz mi moje grzechy. Ja wyznaję przed tobą, że jestem grzesznikiem. Ale też wyznaję to, że potrzebuję Zbawiciela.
przyjmuję Cię, Jezu. Chcę żyć z Tobą. Chcę żyć dla Ciebie. Pomóż mi w tym. Amen.